Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Materiał zacznę od jednej z bardziej spektakularnych transformacji, jakie można znaleźć, dotyczącą Page du Mars, a następnie przytoczę post męża innej wielbicielki sterydów, który dzieli się osobistymi obserwacjami. Zaczynamy od 23-letniej kulturystki, na którą trafiłem na profilu Louis Marco, gdzie pokazał jej zaledwie kilkuletnią transformację, która jednak wystarczyła, żeby porównując jej osobę z tych dwóch różnych okresów, nie znaleźć prawie żadnych podobieństw. Jak można tutaj przeczytać, pisała: kiedyś chciałam być bardzo chuda, co skończyło się chorowaniem na zaburzenia odżywiania przez okres 5 lat. Dopiero kiedy zaczęłam uprawiać kulturystykę i budować mięśnie, zdałam sobie sprawę, jaka byłam piękna i stałam się bardziej pewna w tym, kim jestem. Wyglądam i ubieram się tak jak chcę, bo przestałam przejmować się innymi ludźmi. Nie jestem kobieca, nigdy taka nie byłam i nie stanę się teraz kobieca, więc jeżeli ci się to nie podoba, do dupy jest być do dupy. Tego typu zdjęcia porównawcze można znaleźć na jej profilu na każdym kroku. Tutaj jeden ze świeższych tego typu postów, stawiający obok siebie jej formę z listopada 2017 i stycznia 2021, co oznacza nieco ponad 3 lata różnicy. Należy jednak zauważyć, że już na fotografii po lewej ilość masy mięśniowej była co najmniej imponująca, także nie jest to zupełne przed i po. Także tutaj na zdjęciu opatrzonym napisem "Wybieram bycie szczęśliwą", przemiana dramatyczna, ale już na fotografii pierwszej okrągłe barki i spore ramiona nie do końca pasują do wtedy jeszcze kobiecego wyglądu. Du Mars rośnie jednak cały czas. Tutaj niemal 2 lata różnicy. Pierwsze zdjęcie już ewidentnie kulturystyczne, na prawym natomiast wygląda jak prawdziwy potwór. 2017 versus 2020. Teraz widoczny marzec 2019 i pozy tyłem. Tu natomiast grudzień 2020. Szalone jaki progres wykonałam do tej pory, a to dopiero początek. Obecnie będąc poza sezonem, w całkiem niezłej formie pod kątem odtłuszczenia, kulturystka podchodzi pod 210 funtów, czyli 95 kg. Niestety nie dotarłem do informacji o jej wzroście, ale o tym, czy to dużo, wystarczająco mówią fotografie. Po raz pierwszy, jak można tutaj przeczytać, startowała w 2018 na zawodach NPC Emerald Cup, ważąc 73 kg. Warto zauważyć, że pomimo, że na zdjęciu po prawej jest poza sezonem, to forma wcale nie wydaje się gorsza, a to oznaczałoby zyskanie przez te 2 lata 18 kg masy mięśniowej. W 2018 na zawodach zajęła ostatnie miejsce. Jeżeli się nie mylę, było to także jej jedyne jak do tej pory pojawienie się na scenie kulturystycznej i miała swoją zupełnie nową wersję pokazać w 2020, co niestety ze względu na wiadomo co nie doszło do skutku, także na jej sukcesy cały czas czekamy. Jak się można domyśleć, będzie chciała rosnąć nieustannie, a potencjał wydaje się naprawdę spory, chociażby biorąc pod uwagę, że na razie ma 23 lata, czyli jeszcze dużo czasu na kulturystyczny rozwój. Bardzo możliwe, że będzie się o niej mówiło w niedługim czasie w kontekście drugiej Natalii Amazonki, gdzie obie zawodniczki będą reprezentować zdecydowanie ekstremalny kraniec kobiecej kulturystyki. Zmiany nie dotyczą jednak tylko wyglądu. Pozwolę sobie teraz przetłumaczyć post, który można znaleźć na Reddicie, a całość użytkownik Needleworker N599 zatytułował: "Używanie sterydów przez moją żonę wymknęło się spod kontroli. Moja mężczyzna lat 34, żona, kobieta lat 39, jest od niedawna w fitnessowym szale. Zaczęła traktować to poważnie jakieś 3 lata temu, ale niecały rok temu przyszła do mnie i odbyliśmy pogatankę na temat dopingu. Oglądała dużo filmów Richa Piany i Dereka z More Plates, More Dates, więc wydawało mi się, że posiada odpowiednią wiedzę. Nie zrozumcie mnie źle, zawsze była i jest piękna. Na początku trochę się wahałem, by powiedzieć, że nie widzę w tym nic złego, ale trochę się tym tematem interesowałem i wydawało mi się, że razem możemy bezpiecznie przez to przejść. Osobiście wydaje mi się, że badania sugerują, że wspomaganie w niewielkich ilościach przy dokładnej obserwacji wyników badań krwi nie jest ekstremalnie niebezpieczne, a biorąc pod uwagę, jak ekstremalnie była w to wkręcona, chciałem móc ją w tym wspierać.
Wszystko zaczęło się świetnie. Wystartowała z małymi dawkami i wydawało mi się, że to działa cuda. Po kilku miesiącach pojawiło się parę wyraźnych skutków ubocznych, ale sporo wtedy pracowałem i rzadko bywałem w domu. Nie zdawałem sobie sprawy, że nie tylko podkręciła dawki tego, co brała, ale także włączała nowe substancje. Nie konsultowała tego ze mną, ale wierzyłem, że będzie robić to odpowiedzialnie, bo Derek z More Plates More Dates posiada dużą wiedzę i jest świetnym źródłem informacji. W zeszłym tygodniu podczas posiłku jeden z moich synów pozwolił sobie na komentarz, jak to mamusia jest silniejsza od tatusia, a ja chciałem być bardzo progresywny i powiedziałem, że są szczęściarzami, bo mają tak silną mamę, która zapewni im bezpieczeństwo. Wydawało mi się, że nieźle z tego wybrnąłem, ale wtedy ona od niechcenia powiedziała, że potrafi dźwigać więcej ode mnie. Nie robiłem tego od lat, więc nie miałem pojęcia, co chciała przez to udowodnić. Później tej samej nocy zapytałem ją, o co chodzi, a ona powiedziała, że po prostu chciała, żebym znowu zaczął dbać o swoje ciało. W sumie czemu nie? Pomyślałem, że równie dobrze mogę do tego wrócić. Miałem domową siłownię, którą teraz przejęła ona, ale po raz pierwszy od lat zacząłem się rozgrzewać. Wydawało mi się, że 60-kilogramowe wyciskanie to niezły punkt wyjścia, a to ciężar, którego ona używała jako rozgrzewkę, ale nie miałem pojęcia, że jest to aż tak ciężkie i utknąłem pod sztangą. Po tym jak pomogła mi się wydostać, zaczęła się ze mnie śmiać. Pomyślałem, że chcę sobie porywalizować, ale ona zamiast tego zarzuciła na sztangę 84 kg i wykonała 5 ruchów, a to bardzo, bardzo dużo jak na mniejszą kobietę jak ona i żartowała, że nie radzę sobie z presją. Zrobiła sobie badania krwi i jej wyniki nie były za dobre. Już wcześniej zauważałem pewne cechy maskulinizacji, pojawienie się owłosienia, niższy głos i wiele innych rzeczy, ale te wyniki pokazały, że zaczyna narażać swoje zdrowie. Zebrałem się na pogadankę z nią i stwierdziłem, że tego może nie dać się odwrócić i tak jak kocham ją i jej ciało, tak chcę, żeby robiła to bezpiecznie. Ona w zamian odpowiedziała mi ze złością: nie zamierzam słuchać porad chuchra, które utknęło pod sztangą. Powiedziałem jej, że sterydy wypaczają jej obraz sytuacji i że przesadza, ale ona to zignorowała i wróciła do oglądania filmu Larry'ego Willisa. Czuję, że ją tracę i obawiam się, że nienawidzi mnie za to, że jestem słaby. Boję się, że będzie miała zły wpływ na dzieci albo zrobi sobie krzywdę, lekceważąc swoje zdrowie. Co mam robić? Powinienem powiedzieć o tym lekarzowi. Dajcie znać w komentarzach, co waszym zdaniem powinien zrobić Neil Walker N599. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego. Mm-hmm.